Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa na konferencji prasowej Nowej Prawicy. Dzisiaj na konferencji będzie podejmowany temat, bulwersujący temat praktyk rozdzielania rodzeństw adopcyjnych. I w tej sprawie zaprosiliśmy gości, czyli pani Bożena Łojko jest prezesem Fundacji Zerwane Więzi. Tak merytorycznie tutaj nas wesprze i powie, jaka jest skala problemu. Jest mecenas pani Magdalena Wilk, prywatnie żona pana posła Jacka Wilka z klubu Kukiz 15, a konferencję zacznie Paweł Walo, rzecznik prasowy Nowej Prawicy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Kongres Nowej Prawicy jako partia konserwatywna w tej sprawie może zająć tylko jedno stanowisko, to znaczy rodzeństw adopcyjnych nie wolno rozdzielać. Nie wolno ich rozdzielać nawet nie ze względu na statystyki czy jakieś badania, bo każdy, kto ma rodzeństwo, doskonale wie, jak ważna, jak unikalna jest więź między rodzeństwem i zrywanie jej, zwłaszcza w przypadku, w którym dzieci, o których mowa, już w jakiś sposób straciły swoich bliskich krewnych, jest po prostu zbrodnią. Dlatego Kongres Nowej Prawicy zwraca się z prośbą do parlamentarzystów, by w tej sprawie, w tej, w której możemy zadziałać ponad podziałami, zmienić prawo w ten sposób, by już nigdy w Polsce żadne rodzeństwo nie zostało trwale rozdzielone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani